Nieco zapominana afera wokół KNF nadal trwa i nabiera rozpędu. Marek Chrzanowski, zwolniony w związku ze skandalem, były prezes komisji pogrąża swoimi zeznaniami prezesa Narodowego Banku Polskiego, powodując nieoczekiwany zwrot akcji. Okazuje się, że Adam Glapiński miał wiedzieć o propozycji korupcyjnej złożonej Leszkowi Czarneckiemu. Jak zeznał przed prokuraturą Marek Chrzanowski, organizację spotkania z prezesem grupy bankowej Getin Leszkiem Czarneckim polecił zorganizować mu właśnie prezes NBP. Taką nieoficjalną informację przekazała Gazeta Wyborcza, która uzyskała dostęp do treści zeznań. Ma to o tyle znaczenie, że jak wynika z poprzednich zeznań bankowca, to właśnie tam padła propozycja korupcyjna ze strony prezesa KNF. Tę wersję zdarzeń zdaje się potwierdzać zapis z nagrań, które przekazał śledczym Czarnecki. Afera w związku z ujawnieniem korupcji w jednej z najważniejszych instytucji państwowych zatacza coraz szersze koło. Rzucające nowe światło na sprawę zeznania zdymisjonowanego prezesa KNF mogą pomóc w zdemaskowaniu większej grupy skorumpowanych urzędników. Marek Chrzanowski pogrąża szefa NBP. Jak wynika z zeznań, prezes Centralnego Polskiego Banku mógł być zamieszany w wielomilionową propozycję korupcyjną, którą ujawnił niedawno prezes grupy Getin. Wiarygodności tej wersji dodają słowa Chrzanowskiego, który w nagranej rozmowie z Czarneckim stwierdził, że do czegoś się zobowiązał. Czyżby tym zobowiązaniem była część uzyskanych w wyniku łapówki pieniędzy? Jest dużo spraw, które są wokół banku i chciałem to jakoś uporządkować. Także dzisiaj też się spotkamy to, co wtedy pan prezes Glapiński nie mógł, bo był chory, na urząd morski. Uwiliśmy się, że spotkamy się też w NBP i je. Ta, że raczej wie pan zapoznawczo, ale też żeby podkreślić, jakie jest zdanie, zresztą wspólne z moim, prezesa Glapińskiego, na całą tą sytuację mówił prezes Komisji Nadzoru Finansowego. Przypomnijmy, że po zdymisjonowaniu Marek Chrzanowski został umieszczony w areszcie tymczasowym. Wyszedł z niego przed 2 dniami, a sąd nie zdecydował się na przedłużenie tego środka zapobiegawczego. Jak rozpoczęła się afera KNF w połowie listopada zeszłego roku, Gazeta Wyborcza opublikowała stenogramy z rozmowy Marka Chrzanowskiego i Leszka Czarneckiego, w której padła poważna propozycja korupcyjna. Prezes KNF miał zobowiązać się za zapłatą wynoszącą około 40 milionów złotych, 1%. Wartości Getin Noble Banku, załatwić przychylność swojej komisji NBP, a także pozbycie się człowieka Andrzeja Dudy w KNF Andrzeja Sokala, gorącego zwolennika nacjonalizacji banku. Pieniądze miały zostać przekazane przez podstawionego adwokata, który miał uzyskać je za prawną pomoc Czarneckiemu.
nagrania powstał w marcu 2018 roku, a Czarnecki złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na ich podstawie 7 listopada. Dzień po publikacji GW, 14 listopada, Marek Chrzanowski podał się do dymisji. Po jego powrocie, przebywał służbowo w Singapurze, do Polski wszczęto śledztwo w tej sprawie. CBA przeprowadziło przeszukanie KNF i mieszkania Chrzanowskiego. Ekonomista stracił wszystkie pełnione dotychczas funkcje, także wykładowcy akademickiego. Dwudziestego listopada aresztowano go na 2 miesiące.